Cześć Wam. Jak widzicie, znajdujemy się w Grodzie Kopernika. To tu znajduje się jeden z najlepszych wydziałów ścisłych w Polsce. A chodzi oczywiście o Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. A dziś skupimy się na fizyce. Sam wydział znajduje się w ścisłym centrum Torunia. Dosłownie 5 minut spacerkiem od pięknej gotyckiej starówki. Są tu liczne restauracje, kluby czy kawiarnie. Uwierzcie, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wielu z Was pewnie nie jest z Torunia, ale spokojnie. Możecie się tutaj dostać za pomocą pociągu. No chyba, że wolicie, to możecie skorzystać z autobusów. Poruszanie się po mieście to też żaden problem. Liczne autobusy i tramwaje dowiozą Was do każdego miejsca w Toruniu. Jak widzicie, wydział ma świetną lokalizację. Co ważne, w pobliżu są także akademiki. Ale myślę, że to czas najwyższy, żeby pokazać Wam go od środka. Igor, czekaj! Sorki, pomyliłem autobusy. Dlatego ja wolę się przespacerować. Chodź, pokażę im, czym zajmują się fizycy. Na wykładach poznajemy nie tylko teorię, ale też zderzamy się z praktyką. Na tym kierunku mamy możliwość poznawania zjawisk fizycznych na własne oczy. Czy myśleliście kiedyś, że biologię można połączyć z fizyką? Tutaj jest to możliwe. Zasada nieoznaczoności, superpozycja, kubity, splątanie kwantowe. Obiło Wam się to o uszy? Jeżeli chcecie wiedzieć, co znaczą te oraz wiele innych zjawisk, zapraszamy. Jak widzicie, trochę się u nas dzieje. Mało tego, dla wielu z Was przygotowane są stypendia. I uwierzcie, każdy z Was ma ogromne szanse, by się na nie załapać. Na dziś to już koniec wycieczki. Ale nie myślcie, że to już wszystko, co może Was spotkać na tym wydziale. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze Was tutaj czeka, zapraszamy. Dołączajcie podczas następnego naboru. Do zobaczenia na wydziale. Cześć!